Panie profesorze, jakie korzyści dla pacjenta, no bo to jest najistotniejsze, ale też dla systemu płyną z wprowadzenia standardów w patomorfologii, z realizacji tego projektu, no, w który włożył pan tak wiele pracy? Znaczy, myślę, że ten projekt dobrze, że został w 2019 roku ogłoszony. Oczywiście prace trwały długo, bo to w sumie 4-letni projekt, ale kluczową rzeczą jest to, że zajęliśmy się takim obszarem, który generuje dalsze postępowanie, jeśli chodzi o przede wszystkim pacjenta onkologicznego. Oczywiście w tym projekcie są uwzględnieni wszyscy pacjenci, także ci nieonkologiczni, bo również u tych pacjentów właściwe rozpoznanie czy właściwie opisany wynik też może stanowić o leczeniu. Mówimy o chorobach nienowotworowych, które mogą mieć podłoże genetyczne i mogą dawać zmiany tkankowe i wtedy też musimy mieć dobry materiał do dalszych badań. Ale pozostając przy pacjencie onkologicznym, musimy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi m.in. klasyfikacji WHO, czyli takiego słownika, jak nazwać choroby, standaryzacja jest potrzebna po to, żebyśmy mogli wykonać dodatkowe badania, w tym badania molekularne, badania genetyczne. W innym słowniku, który się nazywa klasyfikacja zaawansowania chorób nowotworowych, są pewne wymogi dla badań patomorfologicznych po to, żeby określić stopień zaawansowania choroby nowotworowej, a dzięki temu zaproponować odpowiednie leczenie uszyte na miarę, jeśli chodzi o pacjenta. A jak mówimy o leczeniu szytym na miarę, to jeszcze musimy myśleć o medycynie personalizowanej, czyli uwzględnieniu jeszcze innych elementów, które na przykład determinują zakres radioterapii. Dotyczy to na przykład przekraczania przy przerzutach do węzłów chłonnych, czy jest, czy nie ma torebki węzła chłonnego. Mówimy również o zastosowaniu tak zwanego leczenia systemowego, jeżeli jest informacja o naciekaniu naczyń albo naciekaniu nerwów. I również musimy pamiętać o tym, że właściwa rzecz dotycząca przygotowania materiału, jego zabezpieczenia, również zabezpiecza pacjenta onkologicznego, którego leczymy, który obecnie staje się pacjentem przewlekłym. Jeżeli pojawią się za lat kilka nowe metody terapeutyczne, to możemy wykorzystać ten materiał, który był przygotowany na przykład obecnie, za 5, 10 czy 15 lat do zastosowania leczenia, które wtedy będzie możliwe, bo ten materiał był właściwie opracowany, przygotowany i zabezpieczony. Co było taką największą barierą dla placówek, które chciały przejść ten proces akredytacji, zgłosiły się do niego? Znaczy, trzeba pamiętać o tym, że w pierwszym rzucie do procesu akredytacji zawsze się zgłaszają pionierzy. Pionierzy mają najlepsi, znaczy najlepsi z najlepszych, niemniej jednak patrząc na ten proces i z punktu widzenia swojego zakładu, w którym pracuję, przygotowania się, to trzeba było u części pracowników jakby dokonać pewnej pracy edukacyjnej, że ten proces akredytacji nie jest pewnym przymusem, który ma nam utrudnić życie, tylko jest pewnym ujednoliceniem zasad, które są stosowane w całym kraju. Drugi element, który zauważyłem, będąc na wizytach akredytacyjnych już jako wizytator, to w trochę innym aspekcie, że podjęcie się wizyty akredytacyjnej to jest również przejrzenie własnych procedur, na ile one są zgodne z minimalnymi wymaganiami. Oczywiście nikt nikomu nie zabrania robić nadmiarowo rzeczy dodatkowe, ale musimy się umówić, że pewne minimum wszyscy musimy spełnić. I to jest kwestia najtrudniejsza, to znaczy przygotowania się do tego, że są wprowadzone jednolite normy, i musimy się do nich zastosować. Możemy tak mówić, że jeżeli ktoś wybuduje drogę, która jest piękna i szeroka, tylko w terenie, który jest często zamglony, dlaczego jest stawiane na przykład ograniczenie prędkości? W Polsce są takie ograniczenia, jak pojedziemy na przykład do Skandynawii, gdzie bardzo często drogi są oblodzone albo zaśnieżone, to na autostradach jest kompletnie inny limit prędkości i on również wynika z możliwości przygotowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, a także ekologicznych, na przykład zużycia paliwa.